Halo, halo, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Gothic 3. Hello, my friends! Z tego co pamiętam, w ostatnim odcinku... tak, wykonaliśmy tutaj większość zadań dla Montery i teraz mamy się udać do Okary. Może na początek... przygotujemy się do tej wyprawy, to znaczy... Udamy się do Ardei. A jest tu może jakieś łóżko? Jest. To ja może najpierw się prześpię, bo i tak już jest późno. Na poranka. Aha, deszcz, o nie. Mamy deszcz, tak? No w sumie fajna sceneria. A może być i ten deszcz. Dobra, F4. Chociaż z drugiej strony... To nie wpływa dobrze na nagranie, jak jest deszcz. Ale może... To musiałbym sobie zapalić... Dobra, straciłem jedną miksturę many. Dobra, idziemy. A czemu ja nie skorzystam sobie z kamienia teleportacyjnego? No właśnie, to jest pytanie. Dobra. Dobra, no może być ten deszcz, no skoro tak sobie... To trochę ciemno jest, mam wrażenie. Wiecie co, chyba się jeszcze raz prześpię. Żeby było... No właśnie, żeby było w miarę tak... Ojej, dalej deszcz? No, tylko że jest teraz tak pochmurno, ale przynajmniej nie ma deszczu. Dobra. Dobrze, że buntownicy już tu są. Mam nadzieję, że orkowie zostawią nas jeszcze przez jakiś czas w spokoju. No ja też mam nadzieję. No i mamy poziom. Dobra, ty mi tu gościu daj pewne składniki. Okej, dobra, buteleczka. Wody nam na razie nie potrzeba. Trochę, no chciałem, żeby, kurczę, było jaśniej na nagraniu, no ale myślę, że jest okej, no, jakoś przeżyjemy. Dobra, co my tu mamy? A, miecz półtora ręczny, przepis na miecz, czy projekt miecza półtora ręcznego, to jeszcze sobie zakupimy. Bo to jest śmiercionośna broń, to jest jeszcze, to jest, podejrzewam, dwa razy groźniejsza broń od obecnie posiadanej, czyli od miecza Wenzela. No. No nic. F4. I udajemy się do alchemika jeszcze. Żeby się aby przygotować się do wyprawy. Wiem, człowieku, wiem. O, miejscowy kupiec. Pokaż mi swoje towary. Dobra. Kupię sobie od ciebie standardowe składniki, standardowy asortyment. Od ciebie wykupię, dobra. Może zróbmy sobie pierwszy tradycyjny zapis dzisiejszego dnia, tylko może nie na tym zapisie, tylko na tym. Aha, pewnie zdziwicie się, dlaczego są zapisy z wczoraj. Mianowicie dlatego, że rozpocząłem nagrywanie odcinka, ale pewne sprawy przeszkodziły mi w tym. W związku z tym postanowiłem, że zrobię to, że dokończę dzisiaj. Aha, okej, rozumiem. Dobra, daj mi chłopie fiolki. A, i daj mi odtrutkę, tak, bo odtrutka mi się przyda, bo już raz jej nie miałem. Czekajcie, ja sobie może troszkę ściszę muzykę. O, tak, no, okej, może być. A, zwykła kusza, okej. Okej. Dobra. I co teraz tu mamy jeszcze? No to chyba tyle. Daj mi jeszcze te zioła many. Dobra. Teraz... Aha, bo ty tu zajmujesz stół alchemiczny. Przesuń się, chłopie. No przesuń się. Kurde. Aha, i nie... Ale przecież czekajcie. On chyba zajmuje teraz pulpit, tak? Kurczę, akurat teraz musiałeś zająć stół alchemiczny? Idź sobie tam. Kurczę. Dobra,
Udamy się w takim razie do Cape Dawn. Bo pan nie musi tutaj opuścić stanowiska alchemicznego, czy też stołu alchemicznego, niestety. Nic na to nie poradzimy. A tam Esiel chyba będzie... On sobie tam będzie coś przy... Będzie mieszał w kotle. Tak. Esiel. Dobra. Pokaż mi swoje towary. Jeszcze sobie tu zakupię te fiolki u niego. Oj, może jeszcze jedną odtrutkę na wszelki wypadek. Okej. Okay. Mikstura z dzikich jagód. Czy ja mam przepis na miksturę z dzikich jagód? Tylko, że ona kosztuje chyba 5000 sztuk złota. Nie mam chyba. Nie mam. A ile ty chcesz za nią? Ojej, 5000. To nie mam nawet tyle. Dobra, na razie sobie zróbmy tyle mikstur, ile będę w stanie. 4, 9, 4, 5. Dobra. Okej. Okay. Mikstur wytrzymałości, ile... Mam zbyt mało doświadczenia. No to 5 i 3, dobra. Żeby mieć po prostu zapas, dobra. No 18 mikstur leczniczych jest w sam raz. F4 i udajemy się na farmę, na tą farmę monterze, na farmę zboża tak zwaną. I jedziemy dalej, jak to mówią, nie? Póki czas goni, póki czas płynie, nie? Nie, to głupoty gadam, przepraszam. Dobra, idziemy tu. No, tu wam krówska już wybili. Tylko szkoda, że jest mgła, chociaż fajnie to w sumie wygląda. Chociaż liczyłem na to, dobrze, że chociaż deszcz nie pada. Ale jest teraz taka mgła. Taka dziwna mgła, myrtańska mgła. Kurczę, no ale dobra, może być. Dobra, idziemy dalej, panie. Ciemny grzyb. Ciemny grzyb, kto dobrze ci zrobi? Rufus, where are you? A, jeszcze może pogadam z Elberem. Tak, 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 wiem, ale Gotik, ogarnij się. Dobra. Pokaż mi swoje towary. Dobra, kupię sobie jeszcze chmiel, ziarna jęczmienia. Dobra. Dobra, dawaj Rufus. Where are you? Tu jesteś, tak? Dobra. Mówiąc mi coś takiego, dowodzisz swojej odwagi. A co mam niby do stracenia? Albo mi teraz pomożesz, albo będzie po mnie. No dobra, zabiorę cię stąd. Ale jak? Biegnij. Podążę za tobą. Co? Teraz? Tak, dokładnie. Biegnij. Biegnij! Run, Forest! Run, Forest! Run! F4. Dobra. Run, Forest, run! Tylko wiecie co? Jeszcze jedna rzecz. Przywołanie zwierząt sobie od razu dam, bo coś czuję, że tam będą jakieś watachy wilków. Cóż to był za genialny plan? Kazał biec, a ja, kompletny idiota, pobiegłem. Podziałało. Jesteś kompletnym wariatem. Dość tego. Chcesz zwiać do Okary, prawda? Tak, ale samemu nigdy mi się to nie uda. Okara jest strasznie daleko i aż... O, ja wiem, czy tak daleko. Nie przesadzaj. Najemnicy na farmie mają inne zmartwienia. Zwariowałeś? Nic nie rozumiem. Będę ci towarzyszyć w drodze do Okary. Biegnij. Co? Chcesz mnie wkurzyć? Biegnij, ale już. Biegnij! Run, Forest! Dobra. Jedziemy z koksem. Zobaczymy, co tu będzie się działo. Znaczy, no wiem, że z tego, co pamiętam, to tu są watachy wilków. Z którymi dobrze byłoby się rozprawić. Tak. No, oczywiście tak. Musi być ta lekka przecinka leśna.
Bo jak żeby inaczej. O, jakaś fajna wieżyczka. Zróbmy sobie taki zapis. Dobra. I jedziemy dalej. No nie wiem, rzucać się na te wilki czy nie? Zapisz tutaj, dobra. A ile tych wilków jest? Dobra, spróbuję. Trochę to zrobię takim dziwnym sposobem, ale może mi się uda. Nie. Dobra, walcz tam. Dobrze, dobry pomysł był. Tylko... Nie, jeszcze nie. F7, znaczy siódemka. A gdzie ten Rufus? A Rufus gdzieś mi znikł z pola widzenia. Nie, gdzieś tam walczy, ale... Gdzie on jest? A, nie. Tu z Cierwojady. Gdzie jest Rufus? A tu jest! No to na co on czeka? Halo! No to walczę, chłopie! No gościu, kurde, sobie stanie, no... Dobra robota. No właśnie, no dobra robota, to ty tam walcz, chłopie! Musisz mi pomóc. F4... No tak, do tyłu, nie do tyłu, do przodu! Jezus, nie! Dobra, dawaj tego wilka tu. Dobra, dajesz. Dajesz, chłopie, damy radę. Jezu, korzeń! Dobra, daj jeszcze raz. No korzeń mnie zablokował, niestety, moje ruchy. A to był dobry pomysł, żeby właśnie walczyć, żeby Rufus walczył z jednym wilkiem, ja podchodzę, dobijam i tak by się taką metodą eliminacji można powiedzieć. To był dobry plan, tylko muszę się skupić teraz. Dobra, damy radę, tylko... Nie, czekaj, ale to on musi walczyć z nimi. Kurde! No idźże tu. 8. No ale to on... Czemu on nie walczy z nimi? Halo! No wal tam, gościu! Na co ty czekasz, panie? Nie. No tak, tylko... Gdzieś ty jest? Rufus! Where are you? A, tu jest, dobra, biegnę! A nie ma tu jakiegoś... Ale ja z dwoma bym sobie dał radę. No, jak już mnie otaczają, to niedobrze. O, nie. Spokojnie, tylko napij się. Dobra. Damy radę. Mam długą broń, tylko...
No pij to jeszcze raz. Pij to, dobra. No ale nie, żeby się kamera nie obracała. Jest, dobra. F4. Pie, Rufus, gdzie jesteś? Rufus! Where are you, Rufus? Tu. O Jezus, dwoma... No szybciej ten głupi korzeń mi jeszcze... Dobra, pomagam ci, już jestem. No ale... Dawaj, 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 dawaj! A masz, parszywa bestio! O! Tu miałem wiele... F4, stop! Rufus, zatrzymaj się! Tu jest, dobra. Dobra, może mięsko tym razem. Dobra, mięsko przywróci ci życie i wigor. Zapis. Daj ten zapis. Aha, właśnie, bo miałem powiedzieć, dlaczego zapisy są z wczoraj. Bo nagrywałem odcinek i stwierdziłem, że jednak... A, już wspominałem o tym. Że po prostu musiałem co innego dokończyć. Ile tych wilków tu jest? Dasz radę? Dasz radę? Dasz radę! Dasz radę! No! O kurde, 3! Jest dobrze, tylko uciekaj, uciekaj! Jest dobrze, czekaj Rufus, biegnę tam! Biegnę tam, chłopie! Ja mam pomysł, tylko ciekawe, czy one tu wylezą. Kurde, wylezą. Ej, czekaj. Dobra, F4, dobra, zapis, to znaczy mikstura, dobra. Chodźcie, chodźcie tu, cieniasy. No ale... No ale... No ale, no, gdzie jest Rufus? No Rufus, no co ty wyprawiasz, no? A bo dobra, zostawmy. Nie, no nie musimy z nimi walczyć. No walcz, dobra. No ale miałeś walczyć, chłopie! No walcz, no! Co ty robisz? Przecież ja nie dam rady z trzema. No i oczywiście ten... No Gothic 3 to nie jest doskonała gra. Aha, już nie mam mikstur. Dobra, 6, damy radę. No, więc zmieniaj broń. Rufus! A, biegnie, dobra. Chodźmy na naszą skałę. O nie, o nie, o nie, 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 no nie, to jest głupie, no co to ma być? A tu jesteś. 5, Jezus, 5. F4, dobra. No Rufus, gdzie jesteś? Rufus! Where are you? Rufus! Tu jest! Chodź tu! Gościu! Ratuj mnie! No... Teraz F4. Dobra. No nie, ja chcę z nimi powalczyć. O, idzie jeden. Parszywa
fałszywa bestio! Ty, a weź poczekaj. Dobra, F4. Kurczę, bo mnie te wilki zaczynają mnie... Gdzie one tu są? No nie, tam są trolle, z tego co pamiętam. Dobra. To gdzie te wilki? Przecież nie mogły się tak rozpłynąć. No dobra. Czekaj, chyba są. Są, dobra. To sobie tam Rufus poczeka. Rozprawię się z wami teraz, gagatki. Kurde, nie trafiłem. No. Ja ci dam. Dobra. O, metalowy kufer. Dobrze otworzyć. O, mikstura przemiany. Mikstura many. Elegancko, panie. Dobrze, Rufus. Where are you? Where are you, Rufus? Gdzie ty jesteś, chłopie? Czekaj, czekaj. Gdzie on tu szedł? Tędy? Tu chyba. Rufus, gdzie jesteś? Tu jesteś, dobra. Dobra, pójdę sobie na skróty. No to skoro ty tu jesteś, to może już załatwmy te ścierwojady. Jeszcze, dobra, F4. Jeszcze zapis tradycyjny, normalny zrobię. Nie, no to ja skrócę te czasy, tak, tam będą skrócone te czasy ładowania, dobra. Parszywa bestio! Nędzna bestio! No. No w sumie nędzna. Dobra, chodźmy. Do kary. No i pięknie, rozprawiliśmy się z watachą wilków, jeszcze otworzyłem kuferek. No same plusy. No to nie, to tu są te cieniostwory do zadania, to nie. Nie, podchodźmy, dobra. Dobra. Dobra, F4, elegancko i przeprowadziliśmy Rufusa bezpiecznie do Okary. A tu już raczej chyba nic nie ma, nie. Dobra, elegancko. Ui! Chwała Innosowi, udało się nam. Dobra, możesz się już odprężyć. Dziękuję, przyjacielu. Nigdy ci tego nie zapomnę. Podziękowania są dobre, ale jeszcze lepsze są nagrody. Możesz wziąć wszystko, co mam. Weź wszystko. To Okara. Tak, dokładnie. Tak, to Okara. Dobra, no to co? No to idziemy do Okary w takim razie. No i będziemy rozmawiać już z poszczególnymi NPC-ami. A, tutaj jest Władnik Ruchu Oporu. Dobra, to zrobię sobie taki zapis tu. Numer 39. No idziemy. Nie chcemy tu awantur, jasne? Dobra. Wow, ale tu macie fajną pieczarę. Wow. Na pewno masz coś lepszego do roboty. A tu nikogo nie ma? A jest tutaj. Manning chyba, tak? Manning. Nowa twarz. Witaj w Okarze. Przyda nam się każda para rąk. Jesteś kowalem? Kowalem, kucharzem, poszukiwaczem i niebiosa wiedzą, kim jeszcze. Im mniej mamy ludzi, tym więcej zadań spada na mnie. Potrzebuję broni.
To największa kuźnia broni buntowników w całych krainach centralnych. Mogę ci coś sprzedać. Ale najpierw musisz trochę pobyć w tym obozie, popracować dla nas. Możesz mi dać pancerz z płytek pełzaczy? Właściwie to tak, ale mam teraz zbyt wiele do zrobienia. Znowu potrzebujemy nowych broni. Mogę ci sprzedać projekt zbroi i wtedy będziesz mógł ją samodzielnie stworzyć. Oczywiście, jeśli będziesz posiadał do tego odpowiednie składniki. Potrzebujecie więcej ludzi? Tak, i to bardzo. Nasz przywódca Roland prawie już nie ma komu wydawać rozkazów. Przyda nam się każda para rąk. Farmer Rufus ma dla ciebie wiadomość. Bardzo dobrze. Pewnie przynosi wieści z Montery. Dziękuję ci, że pomogłeś mu się tutaj dostać, przyjacielu. Proszę bardzo. Załatwię wam więcej ludzi. Jeśli znasz ludzi, którzy zgodzą się walczyć za króla, sprowadź ich tutaj. Rozejrzyj się dookoła Okary i po farmach Montery. Jestem pewien, że pełno tam zagubionych dusz, które zgodzą się tu przybyć. Dobrze. Gdzie znajdę waszego przywódcę? Idź do kopalni. Mieszka w jaskini na dole. Okej. Okay. No dobrze, to w takim razie rozpoczniemy tutaj wykonywanie zadań. Mam 10 punktów nauki. To w takim razie tak, no chciałem rozwinąć zdolności ucznicze, tak? No to pewnie tak zrobię. A gdzie jest Rufus tutaj? Zajmij się swoimi sprawami. Oj tam. To może bym zwiększył sobie wytrzymałość, dlatego że i tak tutaj potrzeba, aby móc korzystać z tego łuku, to... A, łucznik, dobra. Dobrze ci radzę. No to w takim razie... No ale to i tak, nawet jak zainwestuję te dwa punkty, to i tak jeszcze braknie. Roland jest tam. No to może na początku. Mam pomysł. Udajmy się do Kary tam głębiej. Porozmawiajmy z ludźmi. Może czegoś ciekawego jeszcze się dowiemy. Bo i tak miałem zanieść wiadomość Rolandowi. A co wy tu robicie? Tu macie taką kopalnię, tu macie pieczarę. No. Tak, oczywiście, tak. Czy ktoś tu jest znany? Jakiś NPC do rozmowy? Nie. Dobra, to idziemy głębiej. Tam pewnie czeka Roland. Dobra. A mięso kopacza to sobie weźmiemy. Dobra. Dobra. Co my tu mamy? A, tu ktoś mieszka. A czy ja umiem już wydobywać to? Tak. No to mamy żyłę żelaza, pokopiemy sobie chwilkę. Okej. Okay. Muszę sobie miecz przywrócić, bo to jest znany błąd z Gotika. Dobra. To jest jakiś szon, tak? Jeśli masz złoto lub srebro, przynieś mi je. Dam ci dobrą cenę. O. Co tu robisz? Opiekuję się tą kopalnią żelaza. Dodatkowo dbam o to, abyśmy mimo trudnej sytuacji nie ugrzęźli w biedzie. Zabieram bogatym i daję tym tutaj. Aha. Rozumiem. Jesteś złodziejem, który przekazuje swe łupy buntownikom. Przed wojną byłem zwykłym farmerem w Geldern. Dziś zbieram artefakty. Wojna wiele zmienia. Aha. Nie, nie wiemy. Aha, okej. Okay. Co można zdobyć w Geldern? Dawno tam nie byłem, ale z pewnością wala się tam kilka fajnych artefaktów. Podobno w Geldern mają nawet hełm pierwszego paladyna. Gdzie znajdę twojego szefa? Paladyn Roland zasiada w tamtej jaskini. Opowiedz mi więcej o tych artefaktach. Ostatnio znacznie wzrosła wartość relikwii pradawnych. Niektóre z nich posiadają podobno właściwości magiczne. Podobno ostatni patrol, jaki wyruszył z Montery, odnalazł jeden z nich. Aha. Gdzie jest teraz ten magiczny artefakt? Roland wysłał do Goty patrol rozpoznawczy. Mieli artefakt ze sobą. Przywódca oddziału sądził, że pomoże im w walce. Spytaj Rolanda. Może wiedzieć więcej na ten temat. Okej.
A, i mogę już z nim handlować, okej. Okay. Mimo, że nie mam jeszcze reputacji odpowiedniej, okej. Okay. Tutaj nic ciekawego nie mam. A tu mam jakiś kielich, to sprzedam. Dobra, no to chodźmy do Rolanda w takim razie. Zapewne on siedzi tu. Tak. Podobno do naszego obozu dotarł ktoś nowy. Mówi się, że rokuje spore nadzieje. Widzę, że plotki nie kłamią. Mam wiadomość od Sanforda, opiekuna magazynu w Monterze. Czas najwyższy na jego raport. Dobra robota. Potrzeba nam więcej takich jak ty. Aha, ja zadanie się anulowało, okej. Okay. Ty tu dowodzisz? Staram się utrzymać porządek w Okarze, najlepiej jak potrafię. Trudna robota. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że straciliśmy już ponad połowę ludzi. Co się stało z twoimi ludźmi? Walka o Monterę nas zdziesiątkowała. Ale dalej prowadzimy tam rozpoznanie. Do tej pory orkom udało się odnaleźć i zniszczyć prawie wszystkie nasze posterunki. Wysłałem tylu ludzi, ile mogłem na poszukiwanie drogi do stolicy, do Vanguardu. Aha. Byłeś kiedyś paladynem? Tak. Byłem wojownikiem na służbie króla. Podobnie jak moi towarzysze broni zgoty. Nasza arogancja była równie wielka, jak rozmiary naszej klęski w wojnie z orkami. Mimo to wciąż z dumą noszę mój pancerz. Mówisz o arogancji, czyli troszkę zlekceważyliście. Opowiedz mi więcej o Gocie. Gota leży na wschodzie, pomiędzy Faring a Monterą. Niegdyś była kwaterą główną paladynów z tych krain, dopóki nie zdobyli jej orkowie. Dziś po ulicach Goty kroczą umarli. Orkowi szamani obłożyli miasto straszliwą klątwą. Ciekawe. Czemu nigdy nie zaatakowaliście Montery? Obawiam się, że zbyt długo czekaliśmy na właściwy moment. Jaki masz plan? Musimy skontaktować się z królem. Żeby nie wpaść w łapska orków, zabarykadował się w kasztelu w naszej stolicy, Vanguardzie. Nie wiem, co planuje Robar. Aby się tego dowiedzieć, będziemy potrzebować kamienia teleportacyjnego z Goty. Dzięki kamieniowi można się przenieść do królewskiej stolicy. Gdzie są teraz ludzie, którzy mieli się dostać do Vanguardu? Wysłałem ich do Goty. Sądzę, że to najgłupsze, co kiedykolwiek zrobiłem. No raczej. Jaką klątwą obłożono Gotę? Początkowo bitwa o Gotę miała dla nas pomyślny przebieg. Aż do czasu, kiedy szamani orków przyzwali tego przeklętego demona. Ten pomiot piekielny omiótł ulicę Goty. Potwór zmienił wszystkich uczciwych ludzi w pozbawione duszy stwory. Jakby spadło na nas samo piekło. Mogliśmy tylko uciekać. No i teraz są tam ożywieńcy. Zajmę się Gotą. Nie bądź głupcem. Ten demon z pewnością wciąż tam jest. Lepiej trzymaj się od niego z daleka. Nie. Nie. Aha. No to zdobądźmy Monterę na razie. Nie, dobra. No to cóż. O, to jest ciężka skrzynia. A wy tu patrzycie, nie? No dobrze byłoby ją otworzyć. Na ile mam zwojów ze snem? Jeden. A która jest godzina? O, 13. Okej. Okay. A i mamy teraz zadanie uwolnić Gotę od klątwy. No dobra, no to cóż. Hej, ty! Co się tak skradasz? No oj tam. Dobra, ja tu w nocy do was wpadnę. Dobra. Ile mamy czasu? Jeszcze troszkę mamy. No dobra, no to w takim razie rozpoczynamy zadanie. W Okarze potrzebują więcej ludzi. No bo cóż. Dobra, to zaczniemy szukać. Zajęty jestem. Dobra, wydobyłem sobie bryłki rudy żelaza. Dobra. A, tam jest jakaś jeszcze... Dobra, tu jeszcze... O, stół alchemiczny i pulpit, dobra. Tu jest napisane coś o alchemii. Brakuje mi składników. A, bo nie mam fiolek, dobra. No to cóż.
No to w takim razie... I teraz muszę się zastanowić jeszcze tak. No mam 10 punktów nauki. Ale musiałbym się wracać do... Nie, to ja w takim razie przeznaczę sobie te punkty na zwiększenie i punktów wytrzymałości. Tak, żeby mieć więcej wytrzymałości. Dobra. Albo punktów życia. To tu jest gdzieś kapliczka Inosa. Jest, dobra. Nie masz nic do roboty. No i tam Rufus. Inosie. Inoś. Może jakiś ciekawy czar, na przykład kula ognia, albo nie. Żartujesz sobie. O, daj mi 40 punktów wytrzymałości, dobra. No już jest, już mam 190, dobra. No to co, no to udajemy się tam w stronę tego. Udajemy się, no w celu znalezienia tych ludzi, tak? Więc może, jeżeli ma to być wokół Okary, tak? Jak oni tu piszą. Wokół Okary. Dookoła Okary, dobra. Zrobimy sobie taki zapis. Może, na wszelki wypadek, aby nic nam nie umknęło. No i jedziemy dalej, panie. Idziemy po tych ludzi, nie? No czekajcie, tu jest dzika jagoda, tu chyba były cieniostwory, prawda? Tak, tu były cieniostwory. Ojej, paskudny cieniostwór. Ojej, ale to będzie ciężkie. Nie, to ja postaram się, aha, bo to pewnie są jakieś cieniostwory, które i tak trzeba będzie załatwić, nie? No nic, ja na razie przemknę tu obok. No bo poczekajcie, postaram się podejść do jednego z nich. F4. Może mi się uda jednego załatwić. Dobra, jest jeden, dobra. No, chodźże tu. Biegnie, tak? No, czemu nie idziesz, cymbałko? No, rusz się. No co, on głupi ten cieniostwór, czy co? No biegnij, dobra. Może dam radę. Ojej, ojej, ojej. Oj, oj, oj. Spadłem w dół. Halo. Ty, czekaj. W sumie dobrze, że spadłem. Na, zrobił unik. Może go z łuku dojadę. Dobra, fajnie. Dobra. Jeszcze jeden tam jest. Nie mamy czasu. Dobra, to jeszcze... To mam propozycję. Troszkę przedłużę ten odcinek. Niech się dzieje. I w takim razie tak. Ja sobie jeszcze tutaj założę... A nawet to ogłuszacze. Dobra, dawaj. Thank you.
Oj, oj. Ja! Niewiele brakło. Kurczę. Czyli chyba wiem, o co chodzi. Tam trzeba... wiem, bo on wykonuje taki troszkę inny ruch atakujący, można powiedzieć. I muszę się tam wciąć w jego klatkarz animacji. Dobra. Dobra, to czekajcie, to ja bym nawet tutaj, tak, dam sobie to, dobra, jeszcze damy radę. Prosty jest cieniostwór, tylko trzeba na niego znaleźć sposób. Bo ma trochę te ruchy takie inne, trzeba trafiać w pyszczek. Tak, w pyszczek, sam pyszczek, tylko tu jest to głupie drzewo, dobra. 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 Udało się, jest, dobra. No czyli tak jak mówię, na każdą bestię trzeba znaleźć sposób. No i w tym przypadku sposobem było po prostu uderzanie tym ciosem takim zwyczajnym, nie tym takim, nie z krótkiej serii. Dobra. O, jakieś tu fanty są fajne. Wartało powalczyć. Złoto. Jakiś kufer jest. Ciężka skrzynia. O, to może być coś fajnego. No i miałem rację. Mamy lepszą kuszę za darmo. Jeszcze 5 dużych, większych mikstur leczniczych. Pięknie. Chyba sobie założę. No lepsza faktycznie, taka fajnie. Super, super, o to mi chodziło. Dobra. Dobra, no to w takim razie idziemy w tą stronę, tam jest jakaś wieża. No, przedłużę troszkę, bo ja tam chyba skrócę te czasy na ładowania. Aha, tylko oczywiście tak. No właśnie, minus kurz jest taki, że właśnie, że bardzo długo zakłada się bełt, ale to podobno z tego co wiem, to potem Bezi w miarę wzrostu chyba punktów siły, czy w drugim stopniu umiejętności posługiwania się tymi kuszami. Tak, czyli będąc już kusznikiem chyba szybciej naciąga na tą cięciwę te bełty. Dobra, kto tu jest? O, ktoś tu jest. Co to jest? Kandela? O, ma zbroję z płytek pełzaczy. A na co ty polujesz? Polowałem na wszystko, co można upolować w tym kraju, przybyszło. Ale moją specjalnością są cieniostwory. Szczególnie lubię ich rogi. Polowanie na cieniostwory? Mógłbym ci trochę o tym opowiedzieć. Naprawdę? A ja sądzę, że umiesz tylko gadać. W pobliżu tych ruin krążą dwa wyjątkowo paskudne okazy. Może pokażesz mi, co potrafisz. Te przeklęte cieniostwory nie żyją. Dobra robota. Widzę, że znasz się na rzeczy. Sprzedasz mi rogi bestii? Proszę. Oto dwa rogi cieniostwora. Wielkie dzięki. Masz tu złoto i dwie mikstury lecznicze. Dziękuję. Buntownicy z Okary potrzebują takich jak ty. Buntownicy z kopalni żelaza? Więc tam się ukrywają. Tak. Chłopcy mają rozum. Muszę im to przyznać. A może od dziś będziesz pracować dla buntowników? To nie jest zły pomysł. Idź do Okary. Chłopcom przyda się... Właśnie. Skoro tak twierdzisz, no dobrze. Spotkamy się na miejscu. Okej. Okay. Pokaż mi swoje towary. Co ty tu masz? Aha, czyli standardowe wyposażenie każdego myśliwego. Ale może ci trochę skór sprzedam. Skóra zębacza to nie, bo to ale skóra jelenia jak najbardziej. Skóra dzika też raczej nie będzie do niczego przydatna. Skóra cieniostworu jeszcze nie. No ty masz łuk dębowy. Dobra. I ten skórzany pancerz, on chyba będzie potrzebny do zbroi z płytek pełzacza. Dobra, naucz mi czegoś o polowaniu. Aha, okej.
No to dobra, to ja mam propozycję. Na razie nie będziemy rozmawiać z Fraserem, bo czas odcinka już dobiegł końca. W związku z tym w następnym odcinku będziemy kontynuować po prostu szukanie ludzi dla Okary. A, tu jest jakaś skrzynia. Czy ja mogę ją otworzyć? Mogę. Złamany. Dobra. Otwieraj, gościu. Oj, mamy mikstury lecznicze, które od razu sobie przypiszę. Tutaj mamy 8 sztuk i tu mamy jeszcze kompoty owocowe, dobra. Dobra, F4. Robimy zapis. Jeszcze tradycyjny, no i skończymy na dzisiaj. W następnym odcinku, tak jak mówiłem, będziemy kontynuować tutaj te zadania. No i cóż, dzięki za oglądanie tego odcinka. Zapraszam na kolejne odcinki serii Gothic 3, również do działu grafika. I cóż, trzymajcie się i co? Hej!